Kasztany i kolorowe liście spadające z drzew to atrybuty jesieni. To również znak, że studenci wrócili na uczelnię i rozpoczynają kolejny rok akademicki. Nie inaczej jest przy franciszkańskiej, 4, u franciszkanów. Dla kleryków zakonnego Wyższego Seminarium Duchownego także rozpoczął się czas nauki. Inauguracja roku akademickiego tradycyjnie składa się z dwóch elementów. Pierwszym jest uroczysta msza święta w Bazylice Świętego Franciszka z Asyżu. Modlitwą zakonników przewodniczył ojciec Jarosław Zachariasz, prowincjał. Przekonywał studentów, że wszystko, co otrzymali, jest darem, który trzeba rozwijać. We mszy świętej wzięli także udział przełożeni klasztorów franciszkańskich z krakowskiej prowincji. Druga część, nie mniej oficjalna, odbyła się w auli błogosławionego Jakuba Strzemię. Poprowadził ją ojciec dr Piotr Gryziec, rektor seminarium. Przedstawił sprawozdanie z działalności seminarium w ubiegłym roku akademickim i zwracał uwagę na zmieniający się sposób formacji zakonnej. Kiedyś może bardziej to zależało od formatorów, dzisiaj bardziej zależy od każdego, na ile chce się zaangażować, na ile chce formować sam siebie, oczywiście z pomocą innych, z pomocą swojego kierownika duchowego. Dzisiaj o wiele bardziej ci, którzy wzrastają w seminarium, są otwarci na świat, na otaczające nas wydarzenia, na to wszystko, co się dzieje wokół nas. Dzisiaj wychowanie jest niemożliwe w jakimś oderwaniu od życia społeczeństwa, od problemów, jakie nurtują współczesny świat i nasze społeczeństwo. Seminarium jest więc nie tylko czasem nauki, ale też procesu dojrzewania i wychowania, często niełatwego. Jedną z trudniejszych rzeczy dzisiaj, którą zauważamy w wychowaniu, jest osiągnięcie stałości decyzji u braci, którzy są w seminarium. Dość często wracają do nich takie wahania, czy to jest ich miejsce, nawet jeśli to jest już któryś rok seminarium, któryś rok formacji, nieraz trudno jest im przyjąć taką decyzję, że jestem na właściwej drodze, we właściwym miejscu. Obowiązkowym punktem uroczystości rozpoczynającej nowy rok akademicki jest wykład inauguracyjny. W tym roku wygłosił go ojciec doktor habilitowany Marek Fiałkowski, pracownik naukowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Zajmując się na co dzień teologią pastoralną, dzielił się ze słuchaczami refleksją na temat współczesnego świata, zagrożeń, ale i nowych możliwości. Współczesny świat oczekuje od nas po pierwsze przejrzystości, autentyczności, po drugie nowego języka, który będzie w stanie przemówić do ludzi współczesnego świata, świata medialnego, świata, w którym większość młodych ludzi spędza w przestrzeniach jakichś blogów czy jakichś rozmów, które właściwie wymagają od nich pewnych skrótów, mniejszego przyłożenia się, jeśli chodzi o uwagę. I dlatego nasze przesłanie powinno nie tracić nic z tego, co jest jego istotą, ale równocześnie wykorzystać nowe rzeczy, które przynosi współczesny świat. Natomiast od świata płyną różne głosy. Trzeba wyłapywać te, które są dobre, które mówią nam, jaki jest kierunek współczesnych zmian. My to nazywamy znakami czasu. Jak je dobrze odczytamy, to będzie nam łatwiej przemówić do współczesnego człowieka, bo będziemy przemawiać na tych samych częstotliwościach. Będziemy się starali jakby do nich przemówić w tym, co ich dotyczy, a nie co jest ponad czy obok nich. Ostatnim akcentem uroczystości było złożenie przysięgi przez studentów pierwszego roku. Młodym franciszkanom, którzy dopiero kilkanaście dni temu kończyli nowicjat, ojciec prowincjał wręczył indeksy. No, dla mnie seminarium jest czasem, jakby to powiedzieć, wdrażanie tej takiej może duchowej i życiowej teorii w życie po prostu, żeby to, co poznałem na nowicjacie, to, co się rodzi na modlitwie, odczytywane znaki od Boga, żeby to jakoś starać się wdrażać po prostu w życie, żeby tym żyć. I no, studia traktuję też jako pewną rodzaju pomoc dla mnie, jak dla osoby, dla wzrostu duchowego, ale także jako przygotowanie do tego, żeby służyć, tak jak przysięgałem podczas pierwszych ślubów, Bogu, Kościołowi i ludziom. Takie przygotowanie do tego. Viva Akademia! Viva Profesores! Wyższe Seminarium Duchowne dla kleryków i juniora dla braci zakonnych to ostatnie etapy formacji wstępnej zakonników. To czas już nie tylko wychowania do życia franciszkańskiego, ale przede wszystkim studiów filozoficzno-teologicznych.